głębia, wnętrze, Duch Święty. Fragment przemówienia wygłoszonego podczas spotkania z młodzieżą Szwajcarii Romańskiej 13 czerwca 1984 roku. Ażeby wypełnić misję, która wam przypadła w udziale, nie można żyć na powierzchni samego siebie, ale w głębi. Trzeba odkryć wymiar głęboki osoby ludzkiej, bogactwa własnego serca, wartość innych ludzi, sens wydarzeń. Życie powierzchowne prowadzi do bolesnego rozczarowania. Czy nie jest to ten właśnie niepokój, który odczuwa wielu młodych ludzi szukających dróg autentyczności? Bowiem autentyczność jest w głębi, jednakże istnieje niestety głębia sztuczna, ta, której iluzję dają narkotyki. Istnieje też pseudonauka, pseudowolność, naiwna swoboda seksualna, które są narkotykami równie groźnymi jak środki halucynogenne. Być świadomym siebie, być wobec siebie obecnym, odkryć prawdziwe dążenia osoby, znać swoje uzdolnienia i swoje ograniczenia, akceptować je, stwarzając tym samym warunki autentycznych relacji z drugimi. I wreszcie odkryć w nas samych i w innych tajemniczą obecność Boga, który sprawia, że żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, czyli odkryć źródło nowego życia, nową siłę do przemieniania świata. Beze mnie, mówi do nas Jezus, niczego uczynić nie możecie. Jeżeli potraficie oderwać się od zgiełku, nauczyć się milczenia, żeby odnaleźć siebie samych i Boga we własnym wnętrzu, to będziecie mogli oprzeć się rozkładającemu wpływowi zewnętrznego świata i wewnętrznego współdziałania z odradzającym się nieustannie własnym egoizmem. Jak mówiłem dokładnie rok temu do moich młodych rodaków na Jasnej Górze, czuwam, to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić. Kosztem pewnej dyscypliny myślenia i milczenia odkryjecie plan Boży, odnoszący się do każdego z was, wpisany w wasze zdolności i ograniczenia. Kiedy jest mowa o świadomości siebie samego, życiu wewnętrznym, refleksji i milczeniu, nie oznacza to zaproszenia do ucieczki od rzeczywistości. Przeciwnie, jest to zaproszenie do zgłębiania jej, aż po odkrycie jej wymiaru duchowego. Nie chodzi więc o to, by pozostawać na marginesie życia, lecz o to, żeby wejść w nie tak głęboko, by spotkać w wierze Ducha Świętego, który działa w naszych sercach i w sercach innych ludzi. Nasze patrzenie na osoby i na wydarzenia bywa nazbyt często patrzeniem krótkowzrocznym, podczas kiedy winniśmy widzieć całą osobę ludzką i w samym sercu wydarzeń odczytywać głębokie wartości otoczone czcią lub wyszydzone, działanie Ducha Świętego przyjęte lub odrzucone przez ludzi. Ochrzczeni i bierzmowani otrzymaliście Ducha Świętego. On będzie waszym przewodnikiem w poszukiwaniu własnego wnętrza i ukrytego sensu wydarzeń. Bądźcie otwarci na Ducha Chrystusowego. On jest duchem prawdy, a prawda uczyni was wolnymi. Propozycja, którą przed wami kreślę, jest wielka. Owo opanowanie własnego wnętrza jest kluczem do życia, które warto przeżyć. Staje się ono bowiem niezwykłym odkryciem, niekończącym się nigdy odkrywaniem siebie samego, innych, świata i Boga. Jest ono taką drogą,
braterskiej komunii wszystkich ludzi, opartej na komunii z Bogiem, w Chrystusie i w Jego Duchu.